Pierwszy tydzień roku szkolnego to zwykle czas, kiedy zarówno rodzice, jak nauczyciele i policjanci dokładają wszelkich starań, by szczególnie najmłodsi uczniowie mogli bezpiecznie dotrzeć do szkół i z nich powrócić. Rokrocznie przez cały wrzesień mundurowi prowadzą akcję informacyjno-edukacyjną, mającą nie tylko nauczyć dzieciaki zachowania w pobliżu dróg i na przejściach dla pieszych, ale także przypominają kierowcom o tym, że należy w tym okresie zachować szczególnie wzmożoną ostrożność. Niestety nie do wszystkich trafiają argumenty podnoszone przez policjantów i podpowiadane przez zdrowy rozsądek. Od 1 września policja poinformowała o kilku spektakularnych wyczynach suwalskich kierowców. Pierwszy z nich, 45-latek, jadący przez podsuwalską wieś Krzywe, tak bardzo się śpieszył, że urządzenia pomiarowe drogówki wskazały aż 102 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje 50. Zatrzymano mu prawo jazdy, ukarano 10 punktami oraz wręczono mandat w wysokości 1500 zł. Kolejny pirat drogowy to zaledwie 21-letni kierowca Mercedesa. Przemierzał ulicę Bakałarzewską z prędkością o 60 km na godzinę większą niż dopuszczalne tutaj 50. Efekt na szczęście dolegliwy okazał się tylko dla kierowcy. 10 punktów, 1500 zł mandatu i utrata prawa jazdy. Kolejni wyczynowcy to między innymi kierowca Daci, który doprowadził do dwóch kolizji w rejonie ulicy Pułaskiego. Najpierw uderzył w tył innego auta, Mercedesa, po czym ruszył w dalszą drogę przez pas zieleni i czołowo zderzył się z Hyundaiem. Przybyli na miejsce policjanci odkryli, że 44-letni sprawca zionie alkoholem. Ustalono, że w czasie, gdy kierował pojazdem, miał w organizmie niemal 2 promile alkoholu. Wyższy wynik, przekraczający wartość 2 promili, miała kobieta, która jadąc z pasażerką doprowadziła do kolizji z prawidłowo jadącym Volkswagenem. Do zdarzenia doszło na ulicy Utrata. Kierująca Toyotą straciła prawo jazdy, podobnie zresztą jak i sprawca podwójnej kolizji na osiedlu Północ. Na szczęście w obu tych zdarzeniach nikt nie odniósł poważnych obrażeń ani nie stracił życia. Ale ta dwójka sprawców może stracić 2 lata życia na odbycie kary pozbawienia wolności, bo taki jej wymiar grozi za jazdę na podwójnym gazie.